Hej, witam, witam, witam ponownie. A kolejny dzień na surowej dietce UFC. Słuchajcie, dzisiaj postanowiłam zrobić coś dobrego do jedzenia, bo już dawno jakoś mi się wydaje, że nie gotowałam. To chyba temu, że ta choroba mnie zmogła, słuchajcie. I chciałam Wam pokazać kilka jeszcze rzeczy. Także przedwczoraj robiłam ten rydżuwolek i on był gotowy. Tu zaczęłam go robić ponownie, wlałam wodę do tego, co miałam, połowę wody, on troszeczkę mi znowu spęczniał. Pokażę Wam też ten ser, co wczoraj zrobiłam, on już jest w lodówce. On wygląda, taki twarożek. Wczoraj z pomidorkami go jadłam, był pyszny, a mimo, że nie był gotowy jeszcze wczoraj, słuchajcie, ale dzisiaj postanowiłam zrobić. Jeszcze jedną ważną rzecz muszę Wam pokazać. Ta-dam! Jeżeli ktoś śledzi mój blog, to wie, o czym mówię. Słuchajcie, nie powinniśmy o tym zapominać. I ja, żeby Wam powiedzieć, że nie kłamię, pokażę Wam. Tutaj są strony mojego pamiętnika, tak jak mówiłam, które piszę codziennie. Pięć rzeczy, nie wiem, czy możecie to zobaczyć. Po angielsku ja piszę. Pięć rzeczy, za które jestem wdzięczna, i to jest wymienione oczywiście zawsze więcej niż pięć, tylko że ja za tyle rzeczy jestem wdzięczna w życiu. A w środku zaczęłam robić to, o czym mówiłam na swoim blogu. Zaczęłam tego robić z tyłu, tylko w środku. Jak na złość nie mogę tego znaleźć. To jest z 22. Tu mam podpunkty wpisane: woda, tutaj kwiatuszki sobie daję, widzicie? Wczoraj wypiłam 6 szklanek wody w sumie, ale mam tylko gwiazdki dwie, dlatego że nie miałam czasu tego zrobić. Ale robię to codziennie, także pomaga mi to bardzo, słuchajcie. Nie powiedziałabym, żebym była zdrową uczennicą absolutnie, bo na przykład wczoraj wypiłam tylko 6 szklanek wody, ale pewnie gdybym tego nie robiła, to bym wypiła 3 szklanki wody, mimo że wodę lubię, ale jakoś nigdy na to nie mam czasu. Słuchajcie, dzisiaj postanowiłam zrobić taki pasztet z pestek i suszonych pomidorów, który widziałam w restauracji, mi bardzo smakował. Nie wiem, jak oni do końca to robili, więc postanowiłam zebrać kilka rzeczy, które mi się wydaje, że mogłyby tam dobrze smakować. I zobaczymy, jak to będzie. A zanim to zrobią, chciałam wszystkich serdecznie pozdrowić, podziękować za odwiedzanie mojego blogu, za oglądanie moich filmików. A Dziunia, dziękuję, i Karolinę. Wreszcie, nareszcie, dwie moje przyjaciółki, słuchajcie, odwiedziły mój blog i jakiś komentarz wreszcie wrzuciły. Także pozdrawiam Was. Dziunia, wiem, że obiecałam Ci zupę. Zupa pomidorowa jutro będzie. Szukałam już jakiegoś dobrego przepisu. A ja wiem, że Ty zawsze byłaś dobra w robieniu zupy pomidorowej. Także ciekawe, jak to będzie w odwrotną stronę. Czy Ty zaakceptujesz moją zupę pomidorową? Słuchajcie, nie wiem sama, czy jestem w takim dobrym humorze, dlatego że od 3 dni nie śpię. I dzisiaj pisałam z rana właśnie pamiętnik i zastanawiałam się, dlaczego to jest. Słuchajcie, bo 3 dni już nie spałam do 5 rano. Nie wiem, czy to przez ten blog, już sama nie wiem, co to się ze mną dzieje. Dzisiaj spałam 3,5 godziny, wczoraj spałam 2 godziny. I mam bardzo dziwnie, bardzo dużo energii. Podejrzewam, że jutro padnę pewnie, co nie jest najlepszą rzeczą, bo mam szkołę jutro z rana i w nocy pracę. Ale nawet nie czuję się zmęczona. Nie wiem czemu, ale już 4 minuty minęły, także zróbmy ten pasztet, słuchajcie. Powiem Wam na początku, co będziemy używać do niego. Namoczone w wodzie przez ostatnie 3-4 godziny, oczywiście, dzięki Karolinie, która mi je namoczyła. Pestki słonecznika, kubek jeden pestek, tutaj o, kubeczek. 1/4, około 1/3, 1/4 kubka też moczonych w wodzie suszonych pomidorów. Wszystkie suszone owoce i warzywa powinny się moczyć w wodzie, żeby pozbyć się tej wielkiej ilości cukru, żeby też enzymy były bardziej dostępne. Na przykład te pomidory były bardzo słone, teraz nie są aż takie słone, są pyszne. Troszeczkę soku z cytryny, czosneczek i tu mam pokrojoną cebulkę, nie za dużo, i chciałam dodać bazylię do tych pomidorów, słuchajcie, ale nie miałam, więc pietruszeczkę mam. Także ja to wszystko oczywiście wrzucam do blendera i troszeczkę wody dodam, żeby to było gęste, żeby to było takie pâté, taki pasztet. I można to warzywka, słuchajcie, w tym maczyć sobie i jeść. Często jest to podawane jako właśnie startery w restauracjach tutaj różnego rodzaju. Jadłam też taki z brokułów, taki pyszny był. To były chyba orzechy nerkowca, słuchajcie, i brokuły.
Takie było dobre, że masakra, może zrobimy to kolejnym razem, dlatego że coraz więcej czytam o właściwościach odżywczych brokułów i mają one też bardzo dużo, to się nazywa antioxidants po angielsku, to się nazywa chyba przeciwutleniacze po polsku i mają one właściwości zwalczania komórek rakowych. Są bardzo zdrowe, ale tylko surowe. Także okej, ja to przesuwam się już, słuchajcie, tutaj na swojego kuchennego stanowiska i zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Także ja generalnie to wszystko wrzucam do blendera, oczywiście jak zawsze. Także wrzucam te pestki. Odmierzę jeszcze te pomidory. Wrzucam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć takich tych plasterków pomidorów tych suszonych. Malutko. Wszystko na oko, wiecie, sami. Łyżka stołowa cebuli, bym powiedziała. Łyżka stołowa pietruszki. I sok z połowy cytryny. Jeden ząbek wyciśniętego. Nawet się przygotowałam. Czosnku. O. Powinnam zjeść go więcej, przez to, że dalej jestem przeziębiona, nie wiem czemu. Sok z cytryny. Wyciskam tu. Nie wiem, widzicie mnie. Nie wiem, kiedy ja wreszcie tak się ustawię, żeby to wszystko było widać. Słuchajcie, znalazłem sposób na wyciskanie resztek cytryny. Gotowi jesteście? Pycha. Ja to będę jadła, także może Karolina jeszcze trochę, ale może na tego filmiku nie zobaczy. I to wszystko, słuchajcie, troszeczkę wody tylko wleję. Nie za wiele, bardzo mało. Wydaje mi się, że mogę nawet mniej wlać. I wyłączę to na chwilę, żebyście nie musieli patrzeć, jak ja znowu to miksuję, bo to zawsze się czas. Hej, słuchajcie, więc jestem z powrotem. Czekajcie, przesunę się Wam, żeby Wam pokazać. Trochę mi się to sporo czasu blendowało, dlatego że ja nie mam miksera, to lepiej robić w robocie kuchennym, a ja go nie mam, więc ja mam tylko mikser, ten taki zwykły, ale że jest on dobry, to on mi zmiksował te pestki, nie wiem czy każdy blender by zmiksował pestki, mój akurat to zrobił, ale trochę czasu mi to zajęło, słuchajcie. I... I powiem Wam. Tu mam dwa rodzaje cukinii, paprykę, pietruszka. Ja wrzucę dokładny przepis oczywiście na bloga, a zdjęcie też zarzucę. I słuchajcie, jeszcze nie próbowałam, bo chciałam jak to zrobić to razem z Wami. Także wezmę może cukinię. Przepyszne. Słuchajcie, nie wiem czy nie lepsze niż w tej restauracji, co jadłam. I takie proste do zrobienia, jestem w szoku. Czekajcie jeszcze raz. Tylko wiecie co? Pyszota. Uważajcie jak to jecie, przeżuwajcie dobrze, mieszajcie ze śliną, dlatego że jest bardzo bogate, to wartości odżywczej, tam jest mnóstwo pestek, które są ciężkostrawne i wszystkie suszone owoce i warzywa również są ciężkostrawne przez to, że one pęcznieją w naszym organizmie, więc my jak ich dużo zjemy, to nie zdajemy sobie, one są mniejsze, nie zdajemy sobie sprawy jak dużo ich zjedliśmy i później jak pijemy wodę i soki z różnego innego jedzenia powodują, że te suszone jedzenie, tak samo jedzenie z tych suszarek, tych dehydrators, pęcznieje ci w żołądku, później się bardzo niedobrze czujemy. Także trzeba uważać, ale słuchajcie, to jest przepyszne. Przepyszne, po prostu pasztet, pyszota, nawet wygląda jak pasztet, ma taki kolor. I powiem Wam szczerze, że dopiero sobie zdałam sprawę, że ja nawet żadnej soli ani pieprzu nie używałam, gdzie ja zawsze mówię, że bez soli te pomidorki były słone. Także można dodać sól, pieprz, ja nic tu nie dodałam, po prostu jest to przepyszne. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, oglądajcie moje filmiki, odwiedzajcie mojego bloga, pozdrawiam rodzinkę, dołączcie się do mojej rodzinki, naszej rodzinki na moim blogu surowadieta.blogspot.com i do zobaczenia jutro. A mam przepis na super hummus, słuchajcie, to może jutro go zrobię, na razie.